co jest najcięższego na próbach dla ciebie jako reżyserki? Są takie momenty, kiedy nie jemy, to wtedy jest ciężko. Próby inaczej wychodzą na przykład u kogoś w domu albo po lekcjach w szkole, a inaczej wychodzą na scenie. W tym momencie najtrudniejsze to jest znalezienie stroju. Zebranie aktorów na próbę, żeby przyszli w ogóle. Okazuje się, że chyba prawdopodobnie oświetlenie. Gdyż mamy... Oświetlenie? Jak to? Przecież wszyscy pracują tak dobrze. Akurat oświetlenie się bardzo sprawdza. Serdecznie pozdrawiam Tomka Jedyneka, który robi nam oświetlenie. Wydra, chciałam spytać, jakie zwierzę grasz w tym festiwalu? Psa. No tak właściwie to ja prawie nic nie mówię. Potem na koniec będę śpiewał, ale będę psem generalnie. Śpiewający pies? Może pies to jest... będę dzikim człowiekiem. Ja będę dzikim człowiekiem. Jest nawet chamski, bezczelny i okropny generalnie, tak. Jak oceniasz pracę trzech reżyserek? Bo jednak to ciężko jest we trójkę coś takiego organizować, prawda? Tak, ale zaskakująco bardzo dobrze się uzupełniają. Co się kłócą, kurde, nie, tego nie robimy, nie. Ale jakoś to wychodzi. Jest inna atmosfera? Jest dużo bardziej intensywnie, dlatego że w zeszłym roku wcześniej zaczęliśmy, było mniej ludzi, łatwiejsza sztuka. Jak to jest łączyć granie w sztuce i przygotowywanie całej tej imprezy? Wystarczy troszkę pomyśleć i zaplanować sobie. Czyli generalnie przychodzicie na próby, żeby jeść? Generalnie tak.